Dobry wieczór, Filip Lewandowski, ze mną Nikola Milanowicz. Dobry Słyszałem, wieczór. Że chciał kasę za wywiad. Kiedyś Pudzian podobno brał kasę za wywiady. Ja teraz biorę w jedzeniu. No to ile kalorii? Nie, że to nie tak sobie żartowaliśmy, oczywiście. Nie wszystko jest w pieniądzach, ale mówią, że inaczej się płacze w tramwaju, inaczej w Mercedesie. Dokładnie, często to powtarzasz, pokazując się w dobrych samochodach, w pełni się pod tym podpisuje. Tak. No wiadomo, że jak są pieniądze, szczęście, dużo ludzi znam zamożnych, nie są szczęśliwi, dużo znam ludzi biedni, gdzie są bardzo szczęśliwi. Ja powiem, że jestem bardzo po środku, przyjechałem do Polski, nie miałem nic, teraz prowadzę działalność, stanąłem sobie, tak powiem, na nogi, ale tylko moja waga się zmieniła przez te 20 lat, a taki sam byłem, jestem. Ci ludzie, którzy zapoznałem tu w Polsce, jak przyjechałem, do dzisiaj z nimi mamy kontakt, także się nic nie zmieniłem, oprócz wagowo. Bazowo jesteś judoką, mocnym chłopem. Kiedyś pytałem każdego zawodnika, jakie ma rekordy na klatkę, nie wiem, w martwym ciągu, w przysiadzie, jak to u ciebie wygląda? Klatka 200, maty ciąg nie robiłem nigdy, bo zawsze brałem się o moje plecy, klatka 200, nie wiem. A przysiad? Też nie robiłem na... No nie będę tutaj mówił, że robię tyle i tyle, jak nie robiłem. Klatkę 200, a tak to resztę rzeczy nie robiłem na... Bo tener unikaliśmy takich ćwiczeń, żeby właśnie nie rozwalić kręgosłupy, nogi, jakieś... Zawsze jakieś głupie kontuzje były przed zawodami, dlatego gdzieś tam zawsze unikałem. Ale jeszcze ciekawe, że byłem w kadrze, to było... Byłem jako gość w kadrze na 100 metrów Polski. Na 100 metrów nikt mnie nie mógł dogonić, ale znowuż na 1000 metrów byłem ostatni. Także mały, znaczy może nie mały, szybki do 100 metrów. A pompę ile robisz? 20-30. Jak to Chuck Norris, wszystkie zrobiłem pompki. Ale wiesz co, dużo ludzi, jak stawiam filmiki, że odbijam się z klaknięciem, 140 kilo i robisz takie pompki. Znaczy, że jestem silny. Nawet ostatnio Radzikowski mi pochwalił, że jestem silny. Jak on kogoś pochwali, to oczywiście coś musiałem dobrego zrobić, ale ćwicząc z najsilniejszym człowiekiem, między nimi najsilniejszym człowiekiem świata, bo wiadomo, że Pudzian, później ona, to teraz może być odwrotnie. Radzik mnie pochwalił, że Nikola naprawdę moc ci przybyła i szybkość ci przybyła. Ostatnio polska ekipa pojechała na zawody amatorskie MMA do Serbii, tam jakieś były różne dziwne sytuacje. Słyszałeś coś o tym? Bo gadałem też z Marcinem Naruszką i on miał trochę oczywiście inną wersję wydarzeń. Ja też miałem inną wersję, tak do końca nie było tak. A czy mnie to wkurzyło, że od razu, bo to Serbowie, przecież Ayler jest dziennie pociąć w Polsce, tak samo. Znaczy wiadomo, że pochodzę z Serbii i zawsze stanę po środku, ale chodzi o to, że byłem, mój kolega, akurat telefon miałem od Lewandowskiego, bo on widział, że jestem... Dobrze, że mnie śledzi na Instagramie. Widział, byłeś na miejscu? Byłem na miejscu, bo był Brave, Darko Stosić walczył. Tam miałem być na narożniku, ale tam było tylko trzech i tam był jego pierwszy trener, do niego już nie chciałem tam się pchać. Byłem z mistrzem Brave, Marcinem Bandlem. Byliśmy razem, Lewandowski do mnie zadzwonił, bo on jest prezesem Federacji Polskiej MMA. Dużo pomogłem, nie chciałem tego się chwalić, no, pierwszy raz mówię o tym. Dużo pomogłem, nawet ci chłopaki, co tam byli. Ja nie byłem osobiście, mój kolega był, bo jedna osoba mogła było wejść. Mój kolega wszedł, który jest lekarzem, popytał co, jak i tak dalej, pomógł. I się okazuje, że te wersje są różne, że to nie było tak do końca, że ich po prostu napadli tak sobie. Nie popieram tego, że o 4 rano sportowcy gdzieś tam są w knajpach i tak dalej, tym bardziej, że no Serbia to jeszcze niestety 20 lat temu w Polsce trochę jeszcze dziko jest i tak dalej, trzeba uważać. Nawet jak ja jeżdżąc tam, wychodząc z imprezy, to też się pilnuję, bo... A tam się okazało, że poszły jakieś zaczepki i z tych zaczepek ktoś od Polaków kogoś uderzył. Wiadomo, że w Serbii na siłowni się nie chodzi, tylko się chodzi na strzelnicę. Niestety, no i tak dobrze skończyli, bo tam jest niestety dziki kraj, ale lubią Polaków. Nigdy nawet jak tutaj mówię, czy ja w Polsce, czy ktoś z Polski powiedział, że Serbowie są tacy, czy Serbowie na Polaków, nie. Zawsze są fajne relacje. I... Ja takich głosów nie słyszałem akurat. Nie, właśnie nie. Zawsze nawet jak NATO bombardowanie było na nas, wtedy Polska weszła do NATO, to nigdy nikt mi zarzucał, że ja jestem Serbem, a ktoś Polakiem, także... I także pomogłem akurat tutaj, mam nadzieję, że tam Martin kiedyś wspomnie, że naprawdę dotarłem do tych chłopaków, bo oni tam, policja im zabrała ciuchy i tak dalej. Ale wszystko załatwiłem, że wszystko im oddali, telefony, załatwiłem tam, żeby mieli internet w pokoju. Także fajnie z mojej strony, że Serb, a pomógł Polakom. A to bardzo fajne, nie znałem tego i w ogóle nie pytałem, wiesz, nie wiedziałem, że byłeś tam na miejscu wtedy.
ciekawa sytuacja. To jest lepiej, że ludzie do mnie dzwonili, że czy mi się coś nie stało, no nie, bo pojechałem powiedzieć, że tam jakieś tutaj dużo ludzi. Wiadomo, że te informacje w internecie ludzie inaczej odbierają i dzwonią. Ty, Nikola, bo ty z bandlem pojechałeś, wszystko z wami. Ja mówię, tak, no, co mam myśli? Bo tam słyszałem, że dwóch Polaków pocięte. Ja mówię, nie, no spokojnie, mówię, że... Nas... Nie ta ekipa. Nie, nie ta ekipa, no, my byśmy się nie dali. My byśmy uciekli. Nie, żartuję, żartuję. Z bandlem nie mógł uciec, ale nie, żartuję. Nie, chodzi o to, że po prostu, no niepotrzebnie, no, gdzieś chłopaki chcieli może wyjść po prostu, wylesował się po zawodach, ale niestety są kraje, że trzeba rzeczywiście uważać. I w Serbii jest tak, że jeżeli kogoś nie zaczepić, mi się wydaje, że nie jest tak, o Polacy, idziemy ich bić. Nie, 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 to nie ma tak. Coś tam się musiało stać, może o kobietę poszło, może tu. Także fajnie, że, znaczy fajnie, dobrze się skończyło, że jakby tutaj nikt nie uciepał na zdrowiu, aż tak bardzo mocno chłopak przeżył i tyle, no co mam powiedzieć. No, najważniejsze, że wszystko się dobrze skończyło i jest nauczka, że jak się jedzie do Serbii, trzeba wziąć bramkarza. Trochę reklamę dla siebie. Jak sobie bramkarz poradzi w sobotę z wielkim buch w klatce FEN? Bramkarz musi obronić i strzelić bramkę, tak powiem. Nie no, to co, zobaczymy. No, sam jestem ciekawy tego pojedynku. Wiadomo, że mi się wydaje, że on też się na mnie nie rzuci, ja też na niego, bo to waga ciężka, żebyśmy się, nie tak powiem, nie wystrzelali na początku. Na pewno będzie badanie na początku, na pewno będzie uważał na nogi, bo wie, że jestem judoką i tak dalej. Wiadomo, że judo też aż takiego w MMA nie pomaga, ale gdzieś tam takie ruchy zapaśnicze judockie są, pomagają mi nawet w sparingach, jak sparuję w klubie, gdzieś tam jakiegoś wytnę kogoś, no te wyciki mam fajne. To jest MMA, waga ciężka, dwóch chłopów, także wszystko się może zdarzyć, tak? Mogę przewrócić i mogę przegrać, także może on mnie przewrócić, może on przegrać, także możemy on trafić w pierwszych 5 sekundach, mogę upaść, także Patryk jest bokserem, idzie do przodu, nie ma strachu, niektórzy mówią, że ja mam więcej do stracenia, no tak wychodzi, że chyba, no obojętnie, czy ja przegram, czy wygram, ziemia się kręci dalej, bylibyśmy dobrą walkę dalej, bez jakichś kontuzji poważnych i tyle, znaczy, będą jakieś ślady, bo to waga ciężka, tak? To nie ma takie, nie będziemy się sobie tam głaskać po ringu, tak? Będziemy się napierdzielać. Wiesz, ale wziąłeś się mocno za treningi MMA, z tego co widzę, i to już naprawdę kilku lat można powiedzieć, więc jak u ciebie ta stójka teraz wygląda? Jest to dużo lepsze, ręce mi szybciej chodzą i tak dalej, lecz jeszcze mi brakuje tak do 100%, żeby być profesjonalny, brakuje mi może 20-30%, ale jeżeli by mój trener Marcin Bander pochwalił, to znaczy, że jakiś progres zrobiłem, bo rzadko kogoś chwali i tak dalej, ale ostatnio powiedział, Nikola, dla mnie już jesteś wygrany, bo już ruszyłeś to dupsko i w końcu trenujesz, a nie przychodzisz i rozmawiasz o dupach. Fajnie, a powiedz jeszcze, Darko Stosić, zobaczymy go jeszcze w KSW? Tak, zobaczymy, może nawet w najbliższym czasie, bo Darko chce się odegrać za ostatnią porażkę. No niestety stanął w miejscu, miał tego nie robić, nie stawać w miejscu. No tamten chłop... Jest mega potężny chłopak, który... Co z nim zrobić? Trzeba krzesełkiem przy barze 3 razy, sztangą i bezbolem i gazem w oczy i wtedy można z nim walczyć. Nie no, jest po prostu... No Darko fajną, początek był fajnie, bo wysadził go na ziemię, usadził go i tak dalej. No ale Darko jest, ja cały czas Darkowi gdzieś tam po cichu mówię, żeby jednak poszedł do tej pół ciężkiej, bo przecież tam to widzieliście, jakie są każdy, czy Michał Kita, czy ten Biff Rice, przecież to są na 2 razy większe chłopy. Fakt, że on radzi z nimi, ale jest taki moment właśnie, no teraz jak nie poradził sobie, jeden strzał i do widzenia, no nie. Myślę, że to Darka tylko najbardziej boli, że to przy własnej publiczności się stało, że chciał się pokazać i tak dalej. A jeśli chodzi o drugą walkę o Ilicia na przykład i na Ruszkę, że ja byłem na miejscu. Marcin twierdzi, że wygrał tę walkę. Ja też twierdzę, że Marcin wygrał tę walkę. Wiadomo, że niestety jak jesteś w gościach, musisz go znakotować przed czasem, wygrać, bo tak to jest. No niestety tam Joker jest gwiazdą. Leczkolwiek myślę, że wydaje, że Darko jest większą gwiazdą niż Joker. Ale pokrzywdzili, na Ruszkę tam pokrzywdzili i tam nie wiem czemu nie złożył protest, właśnie powinien złożyć protest, bo to mówię, to bo my z Bandlem mówiliśmy, że albo remis, albo wygrana na Ruszki. Nie ma szans Jokera. Wiadomo, że on na pierwszej rundzie gdzieś tam posadził tą nogą, ale później to dominował. I niepotrzebnie w drugiej rundzie sędzia do góry poniósł tą walkę, bo no działo się, tak, to nie znaczy, że nic się nie działo. Ale mówię. Który jest zakochani w ogóle w MMA? 20 lat, może nie 20, 15 lat temu, jak zaczęło MMA,
Tak jest tam. Tam jest wszystko 15 lat do tyłu, w Serbii. Wszystko, ze wszystkim. Tam dopiero jakby ta dyscyplina właśnie się buduje i właśnie widzę tam, tam nawet sklepu pitbullu nie ma, na przykład nie ma w ogóle z odzieżą sportową taką typową pod MMA. Dopiero to wszystko się rozwija i myślę, że w ciągu, nie wiem, 5-6 lat dopiero, że ludzie będą chcieli organizować różne tam gale, bo potencjał, wiadomo, że Serbowie są mocno zakochani w sporty, walki i w ogóle sport, gdzie tam jest, nawet no, ostatnio była Cywena Zvezda grała z kimś na dworanie zamkniętej w arenie, to było 15 tysięcy osób na meczu koszykówki, oni lubią sport, a mówię, a tutaj arena też była pełna, brakowało biletów, ludzie przed galą, przed areną stali, chcieli kupić bilety, no ale już niestety nie było. Dobre ciekawostki, słuchaj, wszystko... Tak, bo już niestety tutaj musimy kończyć, ale życzę ci powodzenia w sobotę. Dziękuję bardzo, nie wiem czemu, nie dziękuję, dziękuję. Ja nie mam się w Polsce, jak się mówi. Nie dziękuję się. Nie dziękuję się. Ale czasami wiem, ale czasami nie dziękuję, to tak wiesz, czasami ktoś ten... A to żeby nie zapeszyć jakby. Aha, to nie dziękuję, nie dziękuję. Dziękuję, a ja życzę powodzenia niezmiennie. Dobrze, a ja teraz powiem dziękuję za wywiad i do zobaczenia. To ja bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dzięki Nikola, hej, cześć.